Czas na rozmowę gospodarczą. Witam Państwa, witam również mojego gościa, a jest nim profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Myśli Szumana. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. Panie profesorze, pan profesor uśmiechnięty, bardzo się z tego cieszę, ale niestety nie wszyscy w naszej gospodarce polskiej mają powody do uśmiechu i czy rzeczywiście, no nawet chyba nie śmiem wątpić, że tak jest, nie jest, drodzy państwo. Dzisiaj branża turystyczna jest taka pełna emocji, wielu emocji i tak jak czytamy w dzisiejszych dziennikach, na przykład w Rzeczpospolitej albo w Gazecie Polskiej, to pomimo tych zakazów, pomimo obostrzeń, ci przedsiębiorcy, którzy mają swoje przedsiębiorstwa w górach czy też nad morzem, planują jednak od 18 stycznia powrócić do prowadzenia biznesu i tak zwane bałtyckie weto albo góralskie weto. To jest taka właśnie zapowiedź tych wydarzeń. Czy jest tutaj jakiś złoty środek, aby te emocje opadły i aby rząd dogadał się, domówił się z przedsiębiorcami, którzy w tym momencie no, powinni mieć pełne hotele, pełne wyciągi narciarskie, ale jednak nie mają? No to jest oczywiście trudna sytuacja w tym momencie i w takich okolicznościach pandemii. I proszę państwa, ja już od początku samej pandemii mówiłem, proszę państwa, że nie można myśleć czy o powrocie, czy funkcjonowaniu w dawnych modelach biznesowych. Mówiłem to bardzo ogólnie oczywiście. I w pewnym sensie branża turystyczna jest tego przykładem. I w okresie zarządzania pandemią. Wydaje mi się, że czy też w przyszłości, biorąc pod uwagę ryzyko, że takie pandemie mogą się pojawiać, to nie jest wykluczone. Nie można podejść do tego zero-jedynkowo. I wydaje mi się, że trzeba tutaj rozważać właśnie pośrednie modele, elastyczne. Nie można patrzeć tak, że prawda, mamy puste hotele, więc je zapełnić, puste wyciągi, więc je zapełnić. Rekomendowałem na początku już na wiosnę, żeby popatrzeć na ruch turystyczny jako układ rozśrodkowany, jako rozłożony, redukujący zagęszczenie, wykorzystujący agroturystykę, wykorzystujący te miejsca, gdzie niekoniecznie są duże, atrakcyjne wyciągi, ale małe miejsca, gdzie na przykład natężenie tego ruchu właśnie może być takie, że utrzymamy ten dystans społeczny. I myślę, że tutaj ta sprawa wymaga rozważenia. To jest również przedsiębiorstwa, jak widzimy w polskiej gospodarce, które zmieniły model biznesowy, które jakby stworzyły inne formy organizacyjne, również profitują na tym, bo na takie właśnie potrzeby z tak zwanego remodelingu w biznesie wynikają z utrzymania jakby, można by powiedzieć, pewnego stopnia obrotu, bo to nie jest taki obrót, który może być porównywalny właśnie z czasami normalnymi, ale nie wstrzymania tego obrotu. I myślę, że tutaj jest to wyzwanie i sugerowałbym wszystkim stronom po prostu zastanowić się nad właśnie takim rozśrodkowaniem, tam małe skupiska. Nie może to być model właśnie ten, który jest w czasach normalnych. Oczywiście może to być też mentalny problem, bo załóżmy teoretycznie, że rząd zaproponowałby taki model, jaki ja tutaj przedstawiam, prawda? No to te organizacje turystyczne, czy też przedsiębiorcy w turystyce powiedzą nie, my chcemy wszystko albo nic, prawda? I wtedy no, nie da się tego rozwiązać. Także apeluję, czy sugeruję tutaj o taką elastyczną postawę, jednak o rozmawianie. No tak, tylko że widzi pan, panie profesorze, ciężko jest, bardzo trudno jest tutaj też trzymać nerwy na wodzy, kiedy rzeczywiście tych pieniędzy na koncie jest brak już totalnie.
No to tutaj właśnie dlatego jakby nie tyle alternatywą, ile ważnym komplementarnym elementem tu w tym zakresie jest właśnie sprawa no, zwiększenia środków przez rząd na wsparcie tych właśnie przedsiębiorstw turystycznych. I tutaj z tego co wiemy, obecnie duża kwota będzie przeznaczona dla właśnie regionów górskich na południu Polski. Myślę, że tu podobnie będzie również takie środki będą skierowane w inne miejsca, które w czasach właśnie zimowej turystyki również są aktywne. I to będzie wymagało, to znaczy tu są takie alternatywy. Jeden pewien elastyczny model, który będzie redukował zagęszczenie, ale będzie jeszcze trzymał w ryzach tę transmisję zarażeń, połączony ze wsparciem finansowym. I wtedy to nie będzie tak uciążliwe zarówno dla budżetu, jak i można by powiedzieć dla przedsiębiorców. A drugi skrajny model, no to jest istotne wsparcie tych przedsiębiorców, bo wiemy, że tutaj ten ruch, ten przychód w wielu wypadkach zimą, prawda, dla tych właśnie firm jest tylko w pewnym sensie raz w roku, dalej poza zimą. Panie profesorze, a czy w takim razie te protesty przedsiębiorców, tych przedsiębiorców z terenów górskich, czy ta tarcza 2.0, która właśnie wchodzi z Polskiego Funduszu Rozwoju, czy to minimalnie ugasi te nastroje negatywne? To i zaspokoi przede wszystkim. Proszę Państwa, tutaj trzeba powiedzieć tak, że uważam, że rząd bardzo dobrze podchodzi, bo nie działa opieszale w ten sposób, że rzucamy, mówiąc kolokwialnie, potężne pieniądze bez zastanowienia się i później, prawda, robi się katastrofa budżetowa. Tutaj te środki, zauważmy, od wiosny są jakby racjonowane, dostosowywane, nie dobrze gospodarowane. I oczywiście teraz myślę, że te środki. Nie patrzyłbym na to, że bunt i trzeba ugasić bunt, tylko to jest po prostu, rozwija się akcja, która przynosi coraz to nowe jakby sytuacje. To jest nowa rzecz, pandemia. Trudno po prostu to modelować, czy mieć jakiś schemat, prawda? I dlatego te pieniądze na pewno spowodują jakby można powiedzieć no, takie polepszenie w podstawowych zakresie bytu tych przedsiębiorstw. No bo to są ludzie, tam po prostu też potrzeby, czy muszą się, prawda, utrzymać, wyżywić i niewątpliwie no, trzeba rozważyć, prawda, w jakim stopniu jeszcze zwiększyć te środki. Także bardzo ważne, że ta tarcza z Polskiego Funduszu Rozwoju, myślę, że tutaj bardzo Polski Fundusz Rozwoju... Panie profesorze, w świetle tych wydarzeń z ostatniego roku, w świetle tej walki z pandemią, ja również bardzo dużo czytam artykułów na temat tego, że 2021 rok będzie rokiem upadłości, na przykład upadłości firm, upadłości spółek, upadłości konsumenckich, czy też restrukturyzacji. Pan też tak uważa? Ja uważam, to drugie słowo, które pani redaktor użyła, jest bardzo dobrym i adekwatnym, restrukturyzacji. Pamiętajmy, że w ogóle na rynku w czasach normalnych co roku powstaje około 200-300 tysięcy działalności gospodarczych, nowych przedsiębiorstw i podobna liczba jest zamykanych. A tutaj w kontekście restrukturyzacji pandemii trzeba mówić o restrukturyzacji. I z jednej strony ta restrukturyzacja będzie miała, można powiedzieć, dwie przyczyny. Jedna to jest właśnie ten remodeling, czyli pozytywne dostosowanie modelu działalności firmy do nowej sytuacji, czyli zwiększenie efektywności. I bardzo często taka restrukturyzacja, powiedziałbym, dużo bardziej poprawi wyniki i zyski takich przedsiębiorstw. I druga restrukturyzacja, drugi rodzaj, będzie w wyniku właśnie tego, że będą przedsiębiorstwa, które mimo pomocy, mimo właśnie różnych jakby wsparcia, po prostu sobie nie poradziły. I to nie jest negatywne, ta druga forma, ta drugi rodzaj restrukturyzacji, ale będzie w jakimś sensie też bym tutaj widział to w ten sposób, żeby w procesach restrukturyzacyjnych też pojawiły się środki. One właściwie są, bo Polski Fundusz Rozwoju, proszę Państwa, od początku pandemii
pandemii oferuje takie środki na procesy też jakby w pewnym sensie modernizacji, inwestycji, restrukturyzacji. Tak by można trochę na to popatrzeć. A tym bardziej teraz trzeba by właśnie te procesy restrukturyzacyjne wspierać właśnie pieniędzmi, żeby one w każdym wypadku prowadziły do poprawienia efektywności, ale żeby nie prowadziło to do zamknięcia firmy, do redukcji zatrudnienia. Panie profesorze, ostatnie moje pytanie. Tak jak jeden z dzienników tutaj podaje, 84% firm zamierza w 2021 roku szukać nowych pracowników, z czego 51% przewiduje wzrost zatrudnienia, dlatego że są wielkie nadzieje w związku z tą szczepionką i w związku z powrotem do normalności. Czy jest dla pana zaskoczeniem, że jeśli chodzi o zatrudnienia, to na początku, w pierwszej kolejności będą takie branże zatrudniały jak inżynieria, ekologia, IT, telekomunikacja, usługi biznesowe, prawo, podatki, finanse i księgowość. Na końcu, jeśli chodzi o zatrudnienia, będą między innymi logistyka, handel detaliczny i hotele oraz turystyka. Nie, to mnie nie zaskakuje. To jest właściwie uzasadnione, są te właśnie wymienione branże. Jednocześnie tutaj już mieliśmy taką sytuację we wczesnych etapach pandemii, gdzie widzieliśmy wzrost zatrudnienia właśnie w tych firmach, które uzyskiwały na przykład dostawy na odległość, zamówienia produktów żywnościowych, jeszcze inne. I tutaj, proszę państwa, to jest jednocześnie związane też z remodelingiem w kontekście pracy zdalnej. Czyli tutaj, proszę państwa, można sobie wyobrazić, że koszty firm, nie wszystkich, bo nie można tak w 100% zdalnie zatrudniać, koszty firm się zmniejszą. Oczywiście częściowo będzie je ponosił pracownik, bo będzie siedząc w domu, energia, prawda, i jeszcze inne elementy. Ale to właśnie jest, myślę, wynika właśnie z tego kierunku. Zresztą, proszę państwa, musimy postawić niestety kropkę, bo czas nam się skończył, ale mam nadzieję, że do tych tematów gospodarczych jeszcze oczywiście wrócimy z panem profesorem. Państwa i moim gościem był profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Myśli Szumana. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. A ja państwu dziękuję za wspólny poranek. Mam nadzieję, że jakoś się obudziliśmy. Oczywiście zapraszam na godzinę 16. Dzisiaj program Republika po południu. O godzinie 18.30 najważniejsze informacje z Polski, ze świata. Tylko w telewizji Republika. Do zobaczenia.